Hi, I am Lorenzo and I'm from Italy. Germany. From Brazil. Portugal. Spain. Philippines. Hi, my name is Brother Simon and I'm from New York City. Canada. I'm from Colorado. I'm from Lebanon. Mexico. Nawet nie sposób sobie wyobrazić, jak wielu ludzi zamieszkuje Ziemię. Świat to przecież 7 kontynentów. Około 200 państw i ponad 200 tysięcy miast. Świat to ogrom, ale region jest nasz. Proszę Państwa, co tutaj się dzieje w naszym studiu? Jest tak bardzo kolorowo. Jesień w ogóle jest bardzo kolorową porą roku, chociaż ja osobiście przyznaję się do tego bez bicia, że jesieni po prostu nie lubię, choćby nie wiem, jak kolorowa była. Może dlatego, że mało w niej zieleni. Chyba, że tutaj na rysunkach, na malunkach, które są przed artystą Stanisławem Szarkiem, naszym jurorem. Myślę, że trochę tej zieleni przynajmniej się znajdzie. Dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie, Lucynko. I myślę, że na pewno byś się cudownie znalazła w tych kolorach jesiennych i polubiłabyś je, tylko chyba będę musiał cię zaprosić. No niestety, znaczy nie niestety, tylko gdzieś taki, powiedzmy, taki plan kolorystyczny, jesienny, którego jest cała masa wokół nas. Zgodzisz się? Tak, jasne. Ja każdego dnia staram się odszukiwać mnóstwo kolorów, którymi natura nas tak pięknie obdarza. Tylko trzeba pewne rzeczy umieć dostrzegać. No ale przyznaj, że tej zieleni jest mniej jesienią. Dostrzegłaś tyle prac pięknych i kolorowych, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Ale był problem, proszę Państwa, z wyborem. Był. Ale już wybraliśmy fajnie i to nawet faktycznie tak trafnie, nie? Że nowatorska praca wygrała jednak. Pokażemy ją. W ogóle to przypomnijmy, jaki był temat konkursu ostatniego. Właśnie też trudny temat, bo to są tematy, zresztą nigdy nie dajemy łatwych tematów. Trzeba myśleć. Temat Książę Wyciszania. Październik. Październik księciem wyciszania. On jest, ten miesiąc jest takim wyciszeniem człowieka, jest taką przetworzeniem człowieka z takiego żywego, letniego na coś jesiennego. Wiesz, tak jak w życiu, nie? Jak w życiu. Człowiek jest taki rodzący się. Krzyczący. Dojrzewa. A później go trzeba wyciszyć. Dojrzewa, a później sam się wycisza. Wiesz, wszystko go tak zebrał, to co najlepsze z całego życia i pomyślał, no mam już tyle, więc się wyciszam. Wycofuję. I to jest najpiękniejszy okres chyba w życiu człowieka. Byleby nie nadszedł zbyt wcześnie. To wszystko zależy od ludzi, od tego, jak sobie wcześniej pomyślą, że o, już jestem taki naładowany wiedzą i wszystkim, to się szybko zestarzeje i nic nie zobaczy pięknego, prawda? Najgorzej to jest pomyśleć sobie, że już wszystko wiem i już nic więcej muszę powiedzieć. Takich niestety mamy przykładów całą masę. No ale programy, mam nadzieję, że tak stabilizują ten rynek odbiorców. Tak jest, bo tutaj mamy mnóstwo przykładów wspaniałej kreatywności młodych artystów. No, zrozumieli, bo sama taka personifikacja jest ciężka, znaczy, bo to trzeba, powiedzmy, w ciało człowieka wprowadzić coś, co jest albo niewidoczne, albo ulotne, albo w jakąś fantazją, a tak jak październik, to już jest socjalna taka rozwałka, można powiedzieć. No i tu naszym słuchaczom, dzieciom udało się to pięknie zrobić. Ja no jak pokażę. Kopernik była kobietą, to październik też może być kobietą, no to, tak? A ilu papieży podobno było kobietami, a ilu faraonów. Także dzisiaj możemy wszystko sobie wciskać, nie? Byleby to były osoby, drodzy Państwo, a kobiety są jak najbardziej osobami. Więc przy Ali to ja natychmiast idę do oceniania. Co, mamy czas jeszcze? To w takim razie, skoro tak, to idziemy do oceniania, bo jeszcze musimy kolejny temat przedstawić. No właśnie. To co? Najpiękniejsze prace, ja tu będę jeszcze pokazywał, prawda? No fajne, no to są dylematy, które trzeba rozstrzygać. To jest właśnie Karolina Dziubanowska z Rdziostowa. To jest bardzo zdolna dziewczyna i udowadniamy, że to
ona potrafi wiele zrobić. Właśnie można będzie to pokazać na... Będzie filmik później, to... będzie filmik... Chyba tak trochę tył do przodu je założyłeś, może dlatego. Ja boję się, że to głupio wyjdzie na... No, film. Wyjdzie oryginalnie, o tak może, to, tak okay. To nazwijmy. Lena Wolak, o, dzieci z promyczka pięknie zaszalały. To są promyczki, druga, Kuba, drugi, Kuba Świerczek, też promyczek. No ślicznie pokażemy te prace. Ale są przepiękne, kolorowe, niesamowite. Prawda? Dokładnie. I jeszcze jedna. Aż się od razu zaczyna lubić jesień. Koszkul, myślę, że dziewczyna, Roxana, o. Jest napisane. Roxana Koszkul. Ślicznie zrobiła. A to są dzieci z przedszkola, to trzeba pamiętać, 6 lat mają. Pięknie, no. Krawędzie są doprowadzone do końca, pięknie. Tak. Aleks Duszka, klasa szósta. Szacunek. Szkoła piękna, też praca. Aleks Duszka, ta też praca nadawałaby się na zwycięstwo, no ale Oliwia Kiełbasa. Trzeba wybrać jedną. Trzeba wybrać jedną. No i niestety... Bierzemy to na sumienie, prawda? To, ja na własne, nie wiem jak ty, Lucynko, ale... No, znaczy jest to raczej kiepsko, więc też na własne biorę, jak no. Najbardziej, ale to, ja, to nie ja jestem jurorem. Pomożesz mi, wiem. Ola Koszkul, też przedszkole, ale Wesołe Skrzaty, to też jest bardzo pięknie. Aha, zwrotnie. Mhm. W ten sposób, piękna praca. Tu mamy następną piękną pracę. No. Ola Pawlik, Szkoła Podstawowa Korczaka w Roztoce. Też fajna praca. A Roztoka jest, już się co tydzień pojawia u nas artystycznie, więc bardzo fajnie. Pozdrawiamy wszystkich. Serdecznie. Tymon Kulik. Bardzo piękna praca, Tymon. I to też fajna praca, taka śmieszna troszkę. Hubert Motykiewicz. Podpisujcie, moi kochani, której szkoły te prace są, jesteście, bo tutaj mały problem mamy. A wygrywa praca. Ja idzie Tadam, i gdzie ona mi uciekła? Powolutku znajdzie się gdzieś jest, ten człowieczek. Jest, proszę bardzo. Ja tu pokażę. Julia Wiatra, klasa 6B. Orlęta Lwowskie. Nowy Sącz. Świetnie. Julia Wiatrak, bardzo piękna praca. Jest to będzie człowieczek to... cały w liściach i różnych tam innych atrybutach jesieni. Dokładnie. Będzie oprawiona, tak? Oprawiona przez Da Vinci naszą, sklep dla plastyków. Którzy sponsorują nam nagrody dla naszych zwycięzców. Dlatego bardzo się cieszymy i dziękujemy. A Julii bardzo gratulujemy, tak? Wszystkim dzieciom gratulujemy, bo naprawdę daliście z siebie. Wszystkim. No. Daliście z siebie wszystko, albo prawie wszystko. Jak prawie wszystko, to następnym razem dajcie wszystko i może to akurat właśnie tobie uda się wygrać. O, jak ładnie, tak reklamowo. Czyżby miała muzyka teraz iść? O, to tak, tak, tak. Dobra. No to teraz lecimy z kolejnym naszym tematem następnego konkursu. Chciałbym, żebyśmy się spróbowali zabawić w karykaturę, ale stworzyć taką szeroko pojęty pomysł, świat w karykaturze. Ale żeby to zrobić, to najlepiej by było tak przeanalizować ten świat i w tym świecie jestem ja, prawda? Jesteś ty, jesteście wy wszyscy. Jest zawód, który wykonujemy, jest moje miasto, jest mój kraj, jest cały świat, prawda? Teraz problem tylko, ile mamy dowcipów sobie, ile uśmiechu, ile potrafimy z siebie wykrzesać radości. Dlatego, bo karykatura nie powinna ośmieszać. Ona powinna rozśmieszać. Więc podejdźmy do tego rozśmieszająco, czyli nawet jakbyśmy się chcieli siebie narysować, to szukajmy jakiegoś akcentu takiego wyróżniającego się w naszej twarzy. Na charakterystycznego przykład. Takiego, no. Właśnie. Mój nasza, profil nasza na przykład. Nasza Lucynka ma piękny nosek. Bardzo dziękuję. Piękny, i aczkolwiek od noska bym ci zaczął karykaturę. Otóż to. Bo jest taki lekko charakterystyczny, ale właśnie o to chodzi. O to chodzi, że jak jest cośkolwiek charakterystyczne, to my to wyolbrzymiamy. Wyolbrzymiamy, dodajemy fajny uśmiech, piękne, radosne oczy. Zaczynamy od oczu. Najlepiej rysować karykaturę od oczu. Oczy są niezwykle ważne, bo oczy podniosę okulary, żeby było jasne.
O, teraz widzę. Oczy są zwierciadłem duszy. Jak nam się uda złapać charakter oczu, to wszystko się nam uda, bo wszyscy pierwsze patrzą na oczy. Następnie robimy to, co jest charakterystycznego. Wyolbrzymiamy ten nosek piękny, a później już usta, też możemy robić duże. No. To jeśli chodzi o twarz, bo też chodzi tutaj o inne karykatury, prawda? No. Nie musimy wcale twarzy umieszczać. Nie, tutaj. Całą postać możemy też zrobić. Jak ktoś ma mało włosów, nie, na przykład, są tacy, to można mu dołożyć włosów w takim razie, taką czuprynę wielką, taką no, einsteinowską taką czuprynkę. Wtedy on zdziwiony będzie, że ma tak mało, a jednak wszyscy widzą przeszłość. No to jeszcze raz, tak, żeby dzieci zrozumiały, co mają zrobić. Narysować karykaturę swoją, kolegów, koleżanek, szkoły, miasta, nauczycieli? Zawodu, nauczycieli. Oj. Jak najbardziej. Ajajaj. Oczywiście nauczyciele są najbardziej takim podatnym gruntem do karykatury, także najchętniej bym widział nauczycieli. Oczywiście nie śmiejemy się, tak się radośnie podejdźmy do tego. No, dobrze? No. No oczywiście, przecież musi być radośnie, bo to jest... No, nauczyciele się ucieszą, bo zobaczą siebie w innej perspektywie, takie radosne. Nie bądźcie złośliwi, drodzy. Nie, to jest takie z życia wzięte, no to jest połowa naszego życia to w szkole, prawda? Więc najlepiej robić coś, co się najdłużej... Czyli mam już połowę życia za sobą? Ja myślę, że ty jeszcze się uczysz, bo ci, co się przestali uczyć, no to już mają pecha. Nie? A tak człowiek się uczy całe życie. Drodzy nasi milusińscy, w pracę zwycięską oprawi sklep Da Vinci. Dla was też ufundował materiały farbki i różne takie pastele i tak dalej, i tak dalej. Także bierzcie udział w konkursie, nadsyłajcie pracę. Na nasz adres, pod nasz adres, Plac Kolegiacki 4, Nowy Sącz, można też je przynosić bezpośrednio do naszej siedziby, najlepiej między 7 a 16. Kiedy? Dziękuję. Do następnego piątku. Piątku, tak, żeby tak. W piątek rano już tutaj wszystkie już prace były. I uśmiechajcie się częściej. Albo jak się uśmiechacie często, no to zawsze można jeszcze częściej, prawda? Przez sen na przykład jeszcze. Jestem taki radosny, jak tu przychodzę, a jak wychodzę, też jestem radosny, także... Stanisław Szarek, artysta plastyk i juror w naszym konkursie. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.